No, przy okazji pierwszych zawodów w sezonie Five Analiza mamy przyjemność porozmawiać nie byle kim, ale z Maciejem Surmą, który lada moment zawalczy na Spartan Fight 5. Dobrze mówimy? Tak, bardzo dobrze. No, pytając o te zawody, jak ci idą przygotowania? Bo wyglądasz na lekko przemęczonego. Tak, przygotowania idą bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Wiadomo, to już jest ostatnia prosta. Jesteśmy teraz w okresie już ostatnich mocnych sparingów. Przygotowywania się niedługo już będziemy łapać szybko, świeżość. No i co, 3 tygodnie i gala. No i wiadomo, zwycięstwo, jak to Maciej Surma nas przyzwyczaił, tak? Mam nadzieję, że będzie zwycięstwo. My na pewno będziemy kibicować i na pewno cały światek nasz będzie odjadł w Polsce, to jest pewne. Zostawmy MMA, no wiadomo, jesteśmy stroną BJJ. Powiedz nam coś na temat planu startów w BJJ, ale w Polska, zagranica gdzieś? Na pewno Polska i zagranica, no staram się startować wszędzie, gdzie mogę. Często, jak tylko mogę, no na pewno za tydzień będę startował w Niemczech na German Open z Newazy. 1 października najprawdopodobniej w Zagrzebiu na eliminacjach do World Pro. Jeszcze zastanawiam się, może ADCC albo te Zagrzeb, bo terminy się pokrywają. Zapraszamy, ale będziemy. Tak, wiem. Ale to jeszcze na dniach zadecyduję. No albo Zagrzeb, albo ADCC. No i później, wiadomo, tydzień później jest ta gala MMA, no i później dalej, no co będzie, to na pewno będę startował, no czy w Polsce, czy za granicą. Na pewno zapraszamy na galę, walka będzie ogień. Ogólnie też chcieliśmy ci pogratulować, jest to połowa sezonu, a mega mocno wyprzedziłeś tą czołówkę w naszym rankingu. Jak do tego się odnosisz? Jest to dla ciebie coś ważnego, czy fajny dodatek do tego wszystkiego? Na pewno fajny dodatek, no na pewno fajny dodatek, że taki ranking istnieje, zawsze tam można tam zobaczyć, jak ten. No na pewno to cieszy, ale jakoś tak za bardzo tam się tym nie wiem, no nie spinam się głównie na te rankingi czy coś, ale na pewno fajny dodatek. No to tak. Teraz takie trudne pytanie, może nie do ciebie, ale ciekawe, no bo już jakby nie było w tych purpurach troszeczkę, startujesz. Kiedy ta nominacja na brąz? Nie wiem, no to już pytanie jest bardziej do mojego trenera, do Maćka Poloka. Na pewno kiedy on uzna, że zasłużyłem, to wtedy wiadomo. Będę się bardzo cieszył, też czekam tego dnia, no ale to tam głównie od niego zależy i jak zasłużę, to dostanę. Super. A takie pytanie prywatne. Jak rodzina, jak bliźniaki? Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no jest co robić przy bliźniakach, wiadomo, jeszcze teraz przechodzimy tak zwany bunt dwulatka, że jest naprawdę co robić. No to zostawmy już tą prywatną sprawę, bo to jest taka sfera już bardziej intymna, to nie wchodzimy. Ogólnie pozdrowienia dla Pati, gdzie gdyby nie ona, bardzo mało rzeczy byśmy wiedzieli. Na pewno. Prawdziwy menadżer, można powiedzieć. No najważniejsze, no bez tych sukcesów, bez startów nie byłoby, gdyby nie pomoc sponsorów. Nie wiem, tak, na pewno tutaj ogromne podziękowania dla sponsorów Extreme Hobby, Umami Sushi, Box Kitchen, Śląskie Centrum Odżywek Tytan. No i wiadomo, szczególne podziękowania dla mojej żony Patrycji. No wiadomo. No generalnie dziękujemy za rozmowę, życzymy ci ognia na walce, na pewno będziemy kibicować. No i nie tylko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzwoni mama bliźniaków, nie? No kochanie, zadzwonię za chwilkę, wiesz? No pa.